Właściciele pięknie ukwieconych ogródków, ogrodów i tarasów mogą zgłaszać swój udział w konkursie, który od 21 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Odbywa się pod hasłem: Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony? Urzędnicy miejscy już czekają na wnioski. Formularze można pobrać ze strony internetowej Ratusza. Nieprzekraczalny termin, w którym musimy je złożyć, to 19 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej kwocie. 12,5 tysiąca zł. Obiekty oceniane będą w sześciu kategoriach: od zieleni w przedogródkach, na terenach placówek oświatowych, zakładów pracy oraz obiektów handlowych i gastronomicznych, po balkony i tarasy. Do konkursu co roku przystępuje po kilkudziesięciu zapaleńców. Jak powszechnie wiadomo, nie robią tego ze względu na nagrodę czy poklask, ale ponieważ praca w żyznej ziemi i sadzenie kwiatków daje im wytchnienie i radość.